kochani moi, odkąd pierwszy syn tej ziemi otworzył oczy, powołany do życia słowem wszechmocnego Boga, od tego momentu rozpoczyna się przedziwna, cudowna historia. Historia Boga, który zakochał się w człowieku, i historia człowieka, który powołany do miłości, powołany do wolności, stanął naprzeciw Boga i nazwał Go swoim Ojcem. Ta historia ma piękne, wzniosłe chwile, ale ma też i ciemne, o których człowiek chciałby zapomnieć, bo oprócz dni chwały, dni dobrej modlitwy, dni, kiedy wszystko układa się bardzo dobrze i człowiek idzie za prawem Boga, są też i takie dni, są też i takie chwile, kiedy górę bierze nasza słabość. Ta historia jest niezmienna od tysięcy lat. Bóg i człowiek splecieni w uścisku miłości, walczący o miłość, zmagający się ze złem. Każdy z nas na co dzień doświadcza tego, że moja własna słabość, mój grzech chce mnie niejako wyrwać z objęć Najwyższego po to, by wrzucić mnie w przepaść zagłady. Jednakże Bóg nie pozwala w tej przygodzie człowiekowi pozostać samemu sobie. Nawet choćby najbardziej wierzący dziwili się czasem, że dzieje się coś przypadkowo, na tej ziemi, którą Bóg stworzył, nie ma przypadków. Nic nie dzieje się w moim życiu przypadkowo. Bóg nie zapomina o mnie w żadnej chwili mojego istnienia. Myśli o mnie i jest przy mnie wtedy, kiedy jestem dobrym synem, dobrą córką, ale jest również i wtedy, kiedy popełniam grzech, kiedy wchodzę na drogę zła. On wówczas daje mi jasny program, a ten program dzisiaj jeszcze raz wypowiada. Program tego, jak żyć, jak postępować, bo przecież o to często go pytamy. Panie, jak mam żyć na co dzień? Co tak naprawdę mam dzisiaj zrobić, by móc nazwać się Twoim dzieckiem? By móc nazwać Ciebie swoim Ojcem? I Bóg przytacza nam dzisiaj przez usta proroka Izajasza bardzo prosty program życia. Obmyjcie się, bądźcie czyści, usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu, przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrem, troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy. Kochani moi, nie jest to łatwy program, ale trzeba nam pamiętać, że Pan Bóg obiecuje, iż nie zostawi nas samymi. To nasze zmaganie się z Jego łaską, z Jego pomocą, wyrażaną na różne sposoby, bądź to bezpośrednio, kiedy czuję w swoim sercu taką moc i siłę, by przeciwstawić się złu, bądź to przez wybranych ludzi, których Pan posyła, żeby mnie umocnić, odnosi skutek. Nie ma w moim życiu przypadkowych chwil i o tym trzeba sobie zapamiętać. O tym trzeba ciągle pamiętać. Nie ma w Twoim życiu przypadkowych chwil. Nie ma w Twoim życiu przypadkowych spotkań. Wielka historia Boga i człowieka nadal rozwija się w moim życiu, o czym trzeba pamiętać,
rozpoczynając każdy kolejny dzień, zwłaszcza ten dzień Wielkiego Postu. Pewnie dla wielu jest on dniem cierpienia, trudu, zmagań, niepokoju. Pewnie wielu już zatraciło nadzieję na swoją poprawę i mówią: kolejny dzień dla mnie będzie czasem bezowocnym. W ten dzień idzie z Tobą Bóg. Staje naprzeciw Twoich słabości, by z nimi walczyć, by Cię wyswobodzić z niewoli grzechu. Choćby Wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Choćby czerwone były jak purpura, stają się jak wełna. To jest przesłanie dnia dzisiejszego. To jest przesłanie każdego dnia dla nas chrześcijan. To jest ta pociecha, którą Jezus Chrystus chce dziś wlać w nasze serca. Rozpoczynasz ten dzień ze mną, mówi Jezus. I ja będę z Tobą w każdej chwili tego dnia. Nawet w najcięższej chwili nie zabiorę wszystkich trudności, ale będziesz nadal czuł moją obecność. Nie będziesz czuł się samotny. Ja będę z Tobą walczył z Twoimi słabościami. I kiedy tak Pan zaprasza nas do siebie, kiedy tak Pan wchodzi w nasze życie i chce nas nie tylko posilić swoim słowem na wieczność, ale chce również wzmocnić naszą teraźniejszość, nasze życie tu i teraz. I błogosławieni ci, którzy korzystają z łaski, jaką daje Pan, bo tych Bóg wyzwala, tym daje moc. Szczęśliwi ci, którzy mogą brać udział w godach baranka, w jego uczcie, dlatego że on umacnia nas. Szczęśliwi ci, którzy każdy dzień rozpoczynają piękną modlitwą na ustach, bo ta modlitwa stawia ich przed Bogiem i dodaje siły, by przeżyć kolejny dzień. Błogosławieni ci, którzy idą drogą sprawiedliwości, ci, którzy dziś, w tej chwili, rozpoczynają proces nawracania swojego, którzy wezmą z pomocą na pomoc samego Boga, Ducha Świętego, bo On jest naszą mocą. Jeżeli daje nam zadania do wykonania, jeżeli daje nam prawo, jeżeli daje swoje nakazy bądź zakazy, to daje również na tyle łaski i mocy, by człowiek mógł podołać swoim zadaniom, swojej codzienności. I o tym trzeba nam pamiętać. O Panie mój, błogosławiony, błogosławimy Cię na początku tego dnia za to, że ze swoją łaską wychodzisz naprzeciw naszych ułomnościom, że wyswobodzasz nas ku wolności, byśmy mogli być rzeczywiście Twoimi dziećmi. Wielbimy Cię i prosimy, byś był z nami, dokądkolwiek się udamy, cokolwiek dziś będziemy czynić, byś nas wspierał, a my byśmy otwarli nasze serca na Twoje działanie. I niechaj się tak stanie. Amen.